błogosławiony Edmund Bojanowski urodził się 14 listopada 1814 roku w Grabonowie koło Gostynia u stóp świętogórskiej Róży Duchowej. Był świeckim apostołem polskiego ludu. To właśnie w tym miejscu błogosławiony Edmund Bojanowski mieszkał wraz z rodzicami oraz przyrodnim bratem Teofilem Wilkońskim. Spędził tu wczesne dzieciństwo. Był to okres poznawania życia, walki z chorobą, jak i doświadczania cudownego ozdrowienia. Niezwykłym jest fakt cudownego uzdrowienia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. W wieku 4 lat zapadł on na ciężką chorobę płuc, która w tamtym okresie była praktycznie nieuleczalna. Jednak wstawiennictwo jego matki oraz modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Świętogórskiej pomogły mu wyjść z tej choroby. W 1826 roku wraz z rodzicami przenosi się do Płaczkowa. W roku 1832 studiuje we Wrocławiu oraz Berlinie. Po upływie 6 lat przenosi się z powodów zdrowotnych do Grabonoga, gdzie zamieszkuje w dworze swojego brata, zajmując kwaterę na górnym piętrze. Czas mieszkania w Grabonogu okazał się najbardziej twórczym oraz aktywnym w jego życiu. Podejmował różne inicjatywy, zakładając czytelnie wiejskie i ochronki. Zapalił do posługi miłości serca wielu młodych dziewcząt, zakładając jako człowiek świecki dnia 3 maja 1850 roku Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny. Znajdujemy się w Podrzeczu, w ochronce Sióstr Służebniczek Wielkopolski, gdzie pracuje siostra Katarzyna. Siostro Katarzyno, kim dla siostry jest Edmund Bojanowski? Błogosławiony Edmund Bojanowski jest dla mnie takim wzorem postępowania, wzorem takiej prostoty, miłości, dobroci. On był takim serdecznym, dobrym człowiekiem, że po prostu, no właśnie, chciałabym naśladować jego cnoty, jego życie. Jaki wpływ na życie siostry miał Edmund Bojanowski? Jaki wpływ? Ale jeżeli chodzi o powołanie, czy... Tak. Znaczy ja właściwie nie znałam błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, tej postaci. W tym mieście, gdzie chodziłam do liceum, Brodnica to jest koło w województwie kujawsko-pomorskim, za Toruniem, były akurat siostry służebniczki Maryi właśnie wielkopolskie. I tak właśnie zaczęłam odwiedzać siostry i dopiero wtedy poznałam postać błogosławionego Edmunda. A wcześniej nigdy nie spotkałam się z tą postacią. Czy wie siostra coś o cudach związanych z Edmundem Bojanowskim? Czy może doświadczyła siostra jakiegoś cudu? To znaczy, sama może tak oficjalnie nie doświadczyłam. Są ludzie, którzy właśnie mówią, że otrzymali wiele łask za przyczyną błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Dzięki właśnie modlitwie, nowennom i tutaj naszym i też kiedy oni odmawiali w domu, jako takiego właśnie takiego dowodu, który teraz miałabym przedstawić, to nie powiem. Ale po prostu wiem, że dużo ludzi właśnie, którzy modlą się z jego wstawiennictwem, wiem, że są wdzięczni, też przychodzą, dziękują za modlitwę, że zostali wysłuchani. Zakończył swe ofiarne życie dnia 7 sierpnia 1871 roku w Górce Duchownej, w cieniu Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. W 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał w Warszawie beatyfikacji Edmunda Bojanowskiego. W Borku Wielkopolskim przed Sanktuarium Matki Bożej Boreckiej. Tutaj właśnie Edmund Bojanowski pielgrzymował, modlił się i rozeznawał ścieżki swego życia.
Błogosławiony Edmund Bojanowski był wielkim Polakiem i patriotą. W czasach, gdy zaborcy walczyli z wszelkimi przejawami polskości, on nauczał dzieci i młodzież poszanowania dla polskiej kultury i tradycji. Znajdujemy się w Górce Duchownej, u stóp sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, gdzie błogosławiony Edmund Bojanowski spędził ostatnie 15 miesięcy swego życia. Ponieważ Górka Duchowna jest miejscem wielu pielgrzymek, siostry służebniczki postanowiły stworzyć tablice pamięci o błogosławionym Edmundzie Bojanowskim, które są świetnym źródłem informacji na temat życia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. W tym miejscu błogosławiony Edmund Bojanowski korzystał z gościny swojego serdecznego przyjaciela, księdza Stanisława Gieburowskiego. Tu także spędzał wiele godzin na godliwej modlitwie. Przejdźmy zatem do pokoju, w którym pracował oraz zmarł błogosławiony Edmund Bojanowski. Znajdujemy się w pokoju, w którym błogosławiony Edmund Bojanowski spędził ostatnie miesiące swego życia. Przy tym biurku pracował, w tym łóżku zmarł.